A jaki jest twój kontakt z Kościołem? Żaden. Żaden? Żaden. No ale jesteś wpisana, nie myślałaś o tym, żeby dokonać apostazji? W ogóle mi to nie robi, jakby jest to dla mnie temat, o którym już częściej myślę, że myślę, jak lecą bociany do Afryki, to gdzie one się zatrzymują? Bo w ogóle ostatnio pewien ksiądz powiedział, żeby tacy ludzie jak ty, czyli którzy nie mają żadnego kontaktu, żeby się wypisali, bo tacy wierni jak ty nie są mu tam potrzebni. O kurde, to nagle może tam niewiele osób zostać. Ale słuchaj, jeżeli to będzie proste, jeżeli to będzie proste na zasadzie idziesz, podpisujesz coś i out, to tak, pójdę pewnie. Czyli chciałabyś i będziesz wtedy przeskakiwała do innej wiary? Czy do wiary w siebie? Ja to powtarzam wielokrotnie na Q&A. Ja wierzę w siebie, ja wierzę w to, że człowiek posiada energię, bo to zresztą też jest udowodnione naukowo, że nasze serce wysyła falę radiową, na przykład, które odbiera drugie serce. Dlatego potrafimy czuć na przykład, nie wiem, ja jestem wkurzona, ty wchodzisz do pomieszczenia, gdzie ja jestem i z niewiadomych przyczyn też zaczynasz być wkurzony. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Nie. No właśnie, to niestety nie Bóg to sprawia, tylko akurat konstrukcja naszego organizmu. I ja wierzę w takie rzeczy, ja jestem zajebiście pragmatyczna. Więc nie, dziękuję. Do kościoła, pamiętam, poszłam któregoś razu, bo ktoś brał ślub. I kazanie na ślubie zaczęło się od słowa w naszym kraju gospodarka. Ja mówię, nie wytrzymiem, nie? I wyszłam. No po co? A ty jaki masz stosunek do kościoła? Ja mam taki obojętny. Czasem lubię sobie iść jak trwoga to do Boga. To wtedy idę i mi to trochę pomaga, więc ja nie chcę się wypisywać. Tak jakby takie uroczystości typu komunia, chrzest. Ale to czekaj, to by mnie wtedy nie wpuścili do kościoła, jakbym szła na przykład na ślub, jak już bym była wykreślona z kościoła? Nie, ale raczej byś nie mogła już później żadnego sakramentu, czyli na przykład pogrzebu byś nie mogła zrobić. Grzebaliby cię nie wiem gdzie. Nie, no niech, ja to chcę być skremowana i rozsypana gdzieś, gdzie wolno rozsypywać, bo w Polsce nie wolno. A gdzie byś się chciała rozsypać? Bo w niektórych krajach można się rozsypać, czyli ciepłe kraje. No wiesz co, nie, żeby najlepiej mnie do jakiejś wody wsypali, to wtedy bym te moje szczątki by podróżowały. O. Rozumiesz, wszędzie bym była. Co mi za różnica, przecież będę martwa.